pana Czarneckiego, deputowanego, bo stwierdził pan, że każdy kraj walczy o swoje. Dlaczego Polska nie obroniła polskich rybaków? No nie ma ryby. Jak chodziliśmy do Unii, był Bałtyk pełen dorszy, teraz zero. No. To jest oczywiście dobre pytanie i pytanie też do poprzednich rządów. Proszę państwa, jak powiem taki przykład, że Prawo i Sprawiedliwość w swoim czasie proponowało, aby negocjatorzy, którzy w naszym imieniu negocjują także te sprawy, mieli zakaz obejmowania stanowisk w Unii Europejskiej na 5 lat. To była propozycja Prawa i Sprawiedliwości w 2002-2003 roku, przed naszym wejściem do Unii Europejskiej. Proszę państwa, Polska weszła do Unii Europejskiej i natychmiast szereg przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej przesiadło się na stanowiska po drugiej stronie, czyli zaczęli reprezentować Unię Europejską, głównie w Komisji Europejskiej, także w Radzie. Jeżeli się negocjuje z kimś, u którego stara się człowiek o robotę za chwilę, no to siłą rzeczy nie negocjuje się w sposób twardy i ostry. Myślę, że to była jedna z przyczyn, dla których w wielu sprawach Polska opuszczała. Pan mówi o rybach. Gdyby to spotkanie odbywało się, panie ministrze, na przykład gdzieś w polskich górach, zaraz by ktoś wstał i powiedział, a dlaczego Polska w tatecie akcesyjnym w 2004 roku nie uzyskała tych pieniędzy, które uzyskała na przykład Słowenia dla rolników na terenach górzystych. Bo tak się stało, prawda? Znaczy ja uważam, że można było dużo lepsze warunki, mówię to jako zwolennik bycia Polski w Unii Europejskiej, ale można było uzyskać lepsze warunki traktatu akcesyjnego w 2004 roku, bo uważam, że szereg krajów, wtedy, które z nami wchodziło, uzyskało lepsze warunki. Powiem pana przykładu jednego kraju, bardzo charakterystyczne. I po to wydaje mi się, bo tutaj pan minister powiedział, że nam stawiało zarzut, że my przede wszystkim dbamy tylko o Polskę, że chcemy polskiego interesu. Proszę państwa, kraj, który uzyskał, jak to badałem, najlepsze warunki członkostwa w Unii Europejskiej, tej dziesiątce krajów, która wchodziła w 2004 roku, to była Estonia. Owszem, kraj mały, w związku z tym Unia mogła się zgodzić na pewne ustępstwa, ale przede wszystkim dlatego, że władze w Tallinie bardzo umiejętnie rozgrywały kartę społeczeństwa estońskiego. Wtedy w sondażach 2/3 społeczeństwa estońskiego było przeciwne wejściu Polski do Estonii, proszę bardzo, do Unii Europejskiej. Władze w Tallinie mówiły w negocjacjach. Nie możemy się cofnąć dalej, ponieważ nasze społeczeństwo nie zaakceptuje referendum wejścia Tallina, wejścia Estonii do Unii. Wydaje mi się, że tutaj jest po prostu kwestia twardych negocjacji. Podaję przykłady krajów, które robiły to wcześniej. Mam wrażenie, że nie tylko kwestia rolnictwa, nie tylko kwestia rolnictwa na terenach górzystych, wyżynnych, ale również jest wiele innych spraw, które zostały przegrane w negocjacjach. No, tylko, że za te negocjacje wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości nie odpowiadał, wtedy PiS był w opozycji.